Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy Suzuki SX4 S-Cross. Model ten gościł już w moich testach, tyle że była to wersja ze skrzynią manualną, a dziś dostaliśmy do sprawdzenia wersję ze skrzynią automatyczną. Jeśli ciekawi Was taki samochód, może jesteście nim zainteresowani, zapraszam na test. Zanim zaczniemy, zaproszę Was tylko na stronę partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której w sytuacji, gdy poszukujecie nowego, używanego samochodu, możecie sobie w bardzo prosty sposób taki samochód sprawdzić. Wystarczy, że wpiszecie VIN, pobierzecie raport i już po chwili dowiecie się, czy ten konkretny egzemplarz, którym jesteście zainteresowani, nie był na przykład skradziony, czy ktoś nie bawił się przy jego przebiegu, albo czy nie jest powypadkowy. Te i wiele innych informacji, jak na przykład zdjęcia z takich uszkodzeń, możecie sprawdzić łatwo, szybko i przyjemnie, a teraz możecie to zrobić 10% taniej. Wystarczy kliknąć w link, który macie w opisie do tego filmu i cieszyć się 10% zniżką, jaką przygotował dla nas Car Vertical. Także działajcie, pamiętajcie, aby nie dać się oszukać, a my przechodzimy do testu. Nie będzie to chyba taki pełen test, bo ja taki test już zrobiłem. W zasadzie ta wersja od tej, którą miałem, różni się głównie skrzynią, ale o SX4 można sobie pogadać, bo jest to dość popularny samochód. I ja też oczywiście przy okazji każdego kolejnego testu, no nie jestem właścicielem tych samochodów, więc mam przeważnie tam 5-7 dni na ich sprawdzenie i każdy taki kolejny tydzień spędzony z jakimś samochodem pokazuje mi pewne rzeczy jeszcze dokładniej albo weryfikuje, także przejdźmy do konkretów. Chwila technikaliów, pod maską mamy jedyny dostępny silnik, czyli 1.4 Booster Jet o mocy 129 koni mechanicznych, nie mamy już 140, tak jak było wcześniej, a silnik ten ma pewien wspomagać, ponieważ mamy tutaj miękką hybrydę. I tak jak mówiłem przy poprzednim teście, czyli wersji ze skrzynią manualną, mi się bardzo podobało to, że mimo napisu na klapie hybrid, taką skrzynię w ogóle możemy tutaj mieć, bo przeważnie samochody hybrydowe połączone są z CVT, którego ja nie lubię. Pewnie większość z Was też jakimiś wielkimi fanami nie jest. No i właśnie przyszedł ten moment, jak to się ma w przypadku Suzuki z napisem hybrid na klapie i automatem. No i pierwsza i najważniejsza wiadomość jest taka, że nie jest to skrzynia bezstopniowa, nie jest to CVT, jest to klasyczny sześciobiegowy automat i jest to mega dobra informacja. Mimo że nie jest to jakaś najnowsza skrzynia, ma tylko 6 biegów, co na dzisiejsze standardy też nie jest jakimś kapitalnym wynikiem, ale myślę, że do takiego samochodu, do samochodu, który ma taką moc, taki silnik, jest to w zupełności wystarczające. Tutaj niczego więcej nie potrzeba. Ta skrzynia działa w porządku, czyli można powiedzieć, że jest dokładnie taka, jak ten cały samochód. To, co mnie troszkę zaskoczyło pozytywnie po tym ostatnim tygodniu, to, że 129 koni to nie robi żadnego wrażenia na papierze. 1.4 też nie jest jakąś oszałamiającą wartością, a ten samochód bardzo zaskoczył mnie pozytywnie swoją dynamiką, szczególnie właśnie podczas ruszania, może nie gdzieś na autostradzie, chociaż tam też sobie radził, ale naprawdę jestem w stanie użyć słów, że to jest dynamiczny samochód. Jako przykład podam to, że na przykład kręcąc test, jeździliśmy z kolegą, bo kręcimy zawsze na dwa samochody, który jeździł 190-konnym Volvo. Wiadomo, dużo, dużo cięższy samochód, ale startowaliśmy ze świateł i albo jechaliśmy równo, albo nawet SX4 było troszkę szybsze, co jest dziwne, bo tamto Volvo katalogowo ma 7.9 do setki. Oba automaty, więc nie jest tak, że nie wiem, ja szybciej zmieniałem biegi, kolega wolniej, a SX4 katalogowo do 100 km na godzinę przyspiesza w 9,5 sekundy. Co też samo w sobie jest bardzo dobrą wartością na taki samochód, na samochód w większości do miasta. I to, co muszę jeszcze dodać, to, że on jest nie tylko dynamiczny, ale jest też elastyczny. Mamy tutaj 235 Nm, także też wynik całkiem spoko, szczególnie jak na pojemność silnika. Więc jeśli boicie się, że ten samochód może być dla Was za wolny, to myślę, że tutaj śmiało mogę rozwiać Wasze wątpliwości. Powinno być ok, a nawet bardzo ok. Także mamy pierwszą zaletę SX4 Hybrid w aspekcie skrzyni automatycznej, czyli nie jest to CVT, normalny automat. Super. Muszę się natomiast przyczepić do kilku rzeczy, bo mamy jednak 2021 rok, w sumie zaraz będzie 2022, a jest tu kilka rzeczy, po których widać już bardzo, że to nie jest najnowsza konstrukcja, ona ma ładne parę lat i tak jak może ciężko zmienić, nie wiem, samochód, płytę podłogową i tak dalej, to pewne rzeczy Suzuki naprawdę moglibyście już ogarnąć. No bo tak, to, że nie ma ładowarki indukcyjnej, jest to do przeżycia, ale tak po prostu trochę szkoda, no bo to już są rzeczy, które dzisiaj się już naprawdę przydają i są często standardem.
Większym problemem moim zdaniem jest to, że mamy tutaj tylko jedno USB, jest ono tutaj w schowku. To jest dzisiaj zdecydowanie za mało, gdzie każdy ma komórkę, ładowarkę, tablet, nie wiadomo co jeszcze. To już jest dosyć spora wada. Kolejna rzecz, która no to już bardziej na zasadzie, że hello, naprawdę to też mówiłem poprzednio, no wsiadłem, chciałem sobie zerować liczniki, wszystko tak jak to zawsze robię i ja zawsze zapomnę, bo szukam tak jak wszędzie tu czy tu zerowania. No sterowanie komputerem pokładowym tym, naprawdę, i też z drugiej strony tym, lipa. To jest naprawdę do zmiany i to na już. Szkoda też, bo mamy bardzo czytelne zegary, one są spoko, zwykłe, analogowe i w środku mamy zegar cyfrowy, tyle że znowu na przykład mamy kilka ustawień, takich jak na przykład zasięg, średnia prędkość i tam jakieś inne pierdoły, tyle że można tutaj zmienić sporo rzeczy, średnie spalanie, ale na przykład nie można włączyć prędkościomierza cyfrowego, który jest najbardziej czytelny, no bo od razu centralnie rzuca Wam się w oczy. Ja się do tego też już często przyzwyczaiłem, mimo że lubię zegary analogowe, ale taki cyfrowy wyświetlacz, prędkościomierz też jest spoko, nie ma tutaj tego. Także troszkę szkoda. Plus na pewno za to, że klimatyzacją dwustrefowo w każdej wersji sterujemy sobie pokrętłami, czyli mamy od strony kierowcy cieplej, zimnej, od strony pasażera to samo. Nawiew też na szczęście przyciskiem, mniejszy, większy, coraz większa rzadkość. Chociaż ja zauważam, że ostatnio wielu producentów, którzy przeszli na te dotykowe tutaj, potrafi wrócić do takiego sterowania i bardzo dobrze, bo to tak powinno być, to jest wygodniejsze i bezpieczniejsze. Także tutaj na pewno plus. A multimedia, no jak to w Suzuki. Ja w zasadzie mam wrażenie, jeżdżąc tym samochodem, tak jakbym jechał Vitaro. My mamy w rodzinie Vitarę i to jest mega podobne. Jest oczywiście Android Auto, Apple CarPlay. Działają lepiej lub gorzej, potrafią się tam jakoś rozłączyć czasem, ale to zawsze nie wiem do końca, czy to jest wina na przykład mojego telefonu, no bo też nie jestem tego w stanie sprawdzić, ale są. Tyle, że multimedia też już za najbardziej nowoczesne raczej nie mogą być uznane. Ale z drugiej strony myślę, że dla klientów, dla grupy docelowej tego samochodu mają dużą zaletę, one są proste. Tu nie ma miliona funkcji, nie trzeba szukać w jakichś 17 podmenu. Kilka funkcji tych najbardziej potrzebnych, dość prosta w obsłudze rzecz, także być może to nawet jest plus, a nie minus. Z kolei jak już się troszkę czepiam, to muszę powiedzieć, że w trasie wyciszenie też nie jest najlepsze. Już przy tych prędkościach autostradowych robi się dość głośno. Myślę, że można się tego spodziewać po takim samochodzie, ale z kolei na pewno muszę bardzo pochwalić spalanie. I to jest jedna z najważniejszych rzeczy w każdym samochodzie. No bo zobaczcie, jadąc 120 po drodze ekspresowej, moje spalanie wahało się około 6,5 litra. Całkiem spoko wynik. Po wjeździe na autostradę było już bliżej 8. Ten wynik jest już może raczej przeciętny, ale wiadomo, wyższy samochód, większe opory i tak dalej. Ale jeżdżąc na co dzień po Warszawie, nie są to najlepsze warunki do ekodrivingu, wiadomo, non-stop korki i tak dalej. Ja mam spalanie 6,5, 6,6. W tych wartościach ono się waha. Ja uważam, że to jest bardzo dobry wynik i tutaj widzimy, no po raz kolejny przekonałem się o zaletach miękkiej hybrydy, która jednak coś tam daje, bo jazda po Warszawie 6 z hakiem przy tego typu samochodzie wcale nie wolnym i ja wcale wolno nie jeździłem, to jest wynik, myślę, godny uznania. Jak sobie wyjedziecie gdzieś pod miasto i te prędkości powiedzmy do 90 na godzinę, 5 z hakiem, to też będzie wynik bardzo realny do osiągnięcia, także spalanie jest bardzo dużą zaletą tego samochodu. Jedną z najważniejszych i myślę, że to jest też aspekt, na który bardzo zwracają uwagę jego klienci. Odnośnie wyglądu, to też nie ma co rozwijać, ale tak kręcąc go teraz ostatnio jakoś, nie wiem, cały czas rzucało mi się w oczy, jadąc za nim, że to jest kopiuj wklej z wcześniejszego Qashqaia. Nie wiem, czy to ja sobie tak wymyśliłem, czy macie takie wrażenie, ale coś moim zdaniem w tym jest. Nie wiem, może powiem tak, nie jest to na pewno samochód, w którym pan Hitachi, który zjechał sobie ze swojego 126 piętra na 24 do osób zajmujących się designem, zobaczył projekt i od razu poleciał do nich i zapytał, czy napiją się panowie wódeczki? Na pewno tak nie było. Bardziej widzę to tak, że przynieśli. No dobra. Ale mówię, wygląd to chyba nie jest ten aspekt, którym Suzuki zamierza was czy nas kupić. Nie o to tutaj chodzi. Jeśli zapytacie mnie o materiały, chociaż nikt nie pytał, to odpowiem, mega dużo plastiku, twardy. Jak go ponaciskam, to coś tam słyszę, że skrzypi, ale w takiej jeździe codziennej nic stąd jeszcze nie słyszę. No oczywiście w miarę nowy samochód, ale one potrafią te testówki dosyć szybko zacząć skrzypieć, bo wiadomo jak te samochody są czasem traktowane.
Także nie nastawiajcie się tutaj na żaden szał, ale znowu nie o to chyba chodzi w tym samochodzie. To, co też mnie mocno zaskoczyło, ja mam tu najwyższą wersję z szyberdachem, w zasadzie z dachem panoramicznym, bo to jest okno praktycznie na cały dach. To, co mnie zaskoczyło, miejsca na nogi z tyłu jest całkiem sporo. Tak było też w poprzednim teście, że tak pamiętam. Tyle, że ja wsiadając z tyłu, za siebie, że tak powiem, za kierowcę, uderzam głową za każdym razem w sufit i jest mi mega niewygodnie. Ja mam 182 cm wzrostu. Nie wiem, o co chodzi. Być może jest to kwestia tego dachu, ale bardzo Was proszę, jak rozważacie taki samochód i miałby ktoś jeździć chociażby czasem, ale z tyłu, to sprawdźcie to mocno, jeśli bierzecie takie okno, bo ja bym musiał jechać, nie wiem, nad morze tutaj tak pochylony. Bardzo mnie to zaskoczyło, ale coś takiego jest. No i też czepię się troszkę tych foteli. Ja mam tutaj skórę, być może przy tych bez skóry jest inaczej, ale o ile samo siedzisko jest ok, to tutaj podparcie pod plecami, ja mam wrażenie, jakbym był tak wypchnięty do przodu. Dziwnie mi się siedzi. Jechałem w trasie i jakoś mnie to nie zmęczyło, chociaż tego się troszkę obawiałem, ale pozycja jest taka dość nietypowa, także to też mocno sprawdźcie, jeśli jesteście zainteresowani wariantem ze skórą. Z kolei wiadomo, budowa tego samochodu, czyli tak jak to dzisiaj modne, żeby każdy samochód był swego rodzaju crossoverem. Łatwiej wsiąść, łatwiej wysiąść, bo samochód jest wyższy, ale przekłada się to też na to, że jednak mocno pochyla się w zakrętach. To jest zdecydowanie samochód do spokojnej jazdy, do żadnych szaleństw. Mimo że jest dość dynamiczny, to układ kierowniczy nie predysponuje go do tego, aby tym samochodem w jakiś sposób tam szaleć. Wiadomo, to nie jest do tego samochód, ale gdybyście zrozumieli moje słowa, że jest dynamiczny, bo jest, to jednak już na zakrętach wychodzą te aspekty, że to nie jest samochód do szaleństw. Ale już do jazdy po mieście, krawężniki, kolejny i tak dalej, sprawdza się bardzo dobrze. Nie zauważyłem tutaj żadnych jakichś innych wad w takim aspekcie użytkowym na co dzień. Kawał dobrej japońskiej roboty. Przechodząc powoli do podsumowania, to jest samochód, który nie wywołuje żadnych emocji, ale on nie ma na celu, aby coś takiego robić. Auto poprawne wręcz do bólu w zasadzie w każdym aspekcie. I tak jak to, co chciałem zrobić w tym teście, no bo tak jak mówiłem, pełen test ja już robiłem wcześniej, automat w tym samochodzie sprawdza się bardzo dobrze. To jest też kwestia tego, że to jest miękka hybryda, a nie pełna hybryda. Nie macie tutaj możliwości jeżdżenia, nie wiem, 50-60 na godzinę na samym prądzie. Nie będę tego rozwijał, bo na pewno to wiecie, ale miękka hybryda to jest pewien tylko wspomagacz, a nie układ, który będzie napędzał Wasz samochód, więc możemy mieć tutaj automatyczną, klasyczną skrzynię i to jest na pewno bardzo duża zaleta dla kogoś, kto szuka takiego samochodu, a nie lubi CVT, tak jak ja. Także super rzecz. No i przejdźmy do rzeczy przeważnie najważniejsze, czyli ile to kosztuje. I to jest bardzo ciekawy aspekt w tym samochodzie, bo my mamy w rodzinie, tak jak powiedziałem, Vitarę. Ja pamiętam, jak ona była kupowana wcale nie tak dawno temu. Za 80 parę tysięcy można było już mieć wersję z automatyczną skrzynią. Tutaj też oczywiście dodam, że jest to SX4 z napędem na jedną oś, tylko na przód. Na 4 łapa przyjdzie jeszcze czas. Póki co mamy ośkę. Cena SX4 S-Crossa startuje z pułapu 84 500 zł. Mówię o cenie katalogowej bez żadnych rabatów. O tej wersji, czyli napęd na jedną oś i manualna skrzynia. Jeśli zainteresowani bylibyście automatem, no to po pierwsze musicie kupić wyższą wersję, bo taka dostępna jest już od poziomu wyżej, plus cena za automat, czyli około 8 tysięcy złotych i lądujemy na poziomie 98 500 zł plus lakier, także kręcimy się koło stówki. Podkreślam, że mówię o cenie katalogowej bez żadnego rabatu. I teraz są dwie ciekawostki, bo wspomniałem o tej Vitarze. Vitara katalogowo jest tańsza o 2000 zł. I teraz pytanie, jak to zostało skalkulowane, bo Vitara jest jednak mniejszym samochodem. I czy Suzuki samo nie zabiera sobie klientów, tworząc SX4, czy tak wyceniając te samochody? A ja się jeszcze do tego odniosę. Może jak będę miał 4 łapa, to zrobimy taki test porównawczy. W każdym razie, jeśli jesteście zainteresowani S-Crossem z automatyczną skrzynią, to liczcie się z wydatkiem rzędu 100 tysięcy złotych. Nie będę oceniał, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale jestem ciekawy, co myślicie na ten temat Wy. Dla porządku dodam, że ta wersja, którą ja jadę, czyli najwyższa, ze skórą, z szyberdachem i tak dalej, ze wszystkimi bajerami, to już wydatek 109 tysięcy 500 zł. Ale na pewno w Suzuki jest fajne to, co ja lubię w japońskich markach. Dwie, trzy wersje wyposażeniowe, dodajecie lakier, wyjeżdżacie z salonu, nie trzeba spędzić tygodnia nad katalogiem, żeby wybrać coś dla siebie, a i tak potem czegoś zapomnicie. To jest akurat bardzo duży plus tych samochodów. No dobra, to by było na dzisiaj. Ja swój tydzień z SX4 S-Crossem kończę i lecę do Suzuki,
aby odebrać kolejny model, czyli tym razem Ignisa z napędem na 4 koła. Ciekawy jestem tego samochodu, także jeśli też jesteście ciekawi, pamiętajcie o subskrypcji. Jeśli Wam się chce, to możecie ten film ocenić. A ja żegnam się z Wami. Trzymajcie się. Dzięki za dzisiaj. Cześć!